Szkoła bez uczniów. Od poniedziałku przez 3 tygodnie w szkołach podstawowych i średnich, szatnie i korytarze, a przede wszystkim klasy będą puste. W przeciwieństwie do przedszkoli i żłobków, gdzie dzieci nadal mają zapewnioną opiekę, dzieci i młodzież szkolna przechodzą na nauczanie zdalne. Żeśmy wyłączali, to były 2 do 4 klas, więc to cały czas się zdarzało. Choroba nie wybiera, czy pandemia nie wybiera, więc dotyka wszystkich. No, szkoły są takim miejscem, gdzie jednak przepływ osób jest bardzo duży, więc z tym się trzeba było liczyć. No, ale staraliśmy się, zachowując wszelkie normy higieny, robić wszystko, żeby te dzieci miały jak najmniejszy kontakt. Teraz dzieci nie będą miały ze sobą kontaktu przez najbliższe 3 tygodnie, choć tak naprawdę w okresie świąteczno-noworocznym dni nauki jest tylko kilka. Po tym czasie sytuacja epidemiologiczna w kraju ma się uspokoić, przynajmniej tak twierdzi rząd. Być może to pozwoli przynajmniej częściowo na jakąś taką lepszą organizację pracy po. Natomiast czy to coś da, to się okaże 9 stycznia, kiedy będziemy znać jakieś statystyczne dane, czy jest poprawa, czy nie ma poprawy. No, minister Czarnek zapewniał, że nigdy nie wrócimy do zdalnego, a stało się. Wirus jest groźny nie tylko dla dorosłych, zagrożone są również dzieci i w placówkach medycznych jest ich coraz więcej. Między innymi tu w Chorzowie, gdzie 14 łóżek jest przeznaczonych tylko dla małych pacjentów. Jak wskazują lekarze, te łóżka są właściwie cały czas podczas tej czwartej fali zajęte. Podobnie wygląda sytuacja w Jastrzębiu w szpitalu. Tam stworzono systematycznie, zwiększano liczbę łóżek od 10 poprzez 17, teraz do 20 miejsc dla dzieci. 10 stycznia wszystkie dzieci mają wrócić do nauki stacjonarnej, jednak nie na długo, bo zaraz później są ferie zimowe. Pytanie tylko, czy będzie można je spędzić inaczej niż w domu. Jeśli liczba zakażeń nie będzie spadać, to ponownie mogą wrócić ostrzejsze obostrzenia.